Przy mikrofonie Kornel Wawrzyniak, a to jest inny punkt widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Po drugiej stronie mikrofonu tradycyjnie redaktor Robert Walęciak. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, Kornelu. I cóż, dzisiaj przyglądamy się, co się zadziało w Białym Domu, czyli wizyta Dudy i Tuska, co z tego wynika. 25 lat Polski w NATO. Porozmawiamy też o tym, na co można pozwolić sobie we wpisach w internecie, szczególnie kiedy jest się osobą publiczną, ale to już na deser. I zobaczycie o kogo i o co chodzi. Drodzy Państwo. Od czego chcesz zacząć, Robercie? To 20 25 lat 25 na... lat. Temat Dole. został już mocno przewałkowany w polskich mediach. Jest to ważne wydarzenie, więc no, ale nie możemy go opuścić. więc proponowałbym takie pewne podsumowanie tego, co wówczas się wydarzyło, i tego, jakie, jakie to przyniosło efekty. Dlaczegoż tak to jest ważne? Dlatego, że. Jest to pewna podstawa dalszych, dalszych losów politycznych Polski. I nie zrozumiemy Polski, nie zrozumiemy polskich działań i ruchów poszczególnych polityków, jeżeli sobie nie przypomnimy właśnie tego, co wydarzyło się 25 lat temu tej, tej wielkiej wielkiej zmiany geopolitycznej naszego, naszego kraju. I nie zrozumiemy również tego, co było wcześniej, zanim Polska stała się członkiem NATO i była w innym, w innym geopolitycznym, geopolitycznym układzie. No to przypomi, przypomnijmy, 12 marca 1999 roku Polska wraz z Czechami i Węgrami stała się państwem członkowskim NATO i myślę, że możemy trochę pogadać o takich oczywistościach, czyli o tym, co my z tego NATO mamy. Mamy przede wszystkim jedną podstawową wartość i pewnie Cię zdziwię i Państwa też trochę zdziwię. Nie, 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 nie myślę tutaj o wartości wojskowej, o tym, że NATO nas broni, możemy czuć się bezpiecznie, bo to jest tylko to, że znaleźliśmy się w tej bezpieczniejszej, w zachodniej w zasadzie, to chyba najlepiej do, w zachodniej strefie świata. W związku z tym dalsze kroki typu wejście do Unii Europejskiej były już pewną konsekwencją tego, że jesteśmy po tej stronie, po stronie Zachodu, po tym, gdzie jest bezpieczny biznes dla, dla ludzi pracujących, pracujących w, dla, w, w Europie, gdzie, dla, dla biznesu, gdzie znajduje się. Ta część, którą, o, w której można inwestować bezpiecznie, można prowadzić interesy, no to, to, to jest ten, 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 ten element, moim zdaniem, absolutnie, absolutnie kluczowy. To tutaj, tak to, postaram się jeszcze poetycko ująć, że tak na dobrą sprawę NATO było takimi kluczami do otwarcia strefy Schengen. Do wszystkiego, do wszystkiego. Mówisz, do wszystkiego. Polska, Polska znalazła się w NATO, czyli. Już, już nie była w szarej strefie, w której znajdowała się od roku 1989, już nie była w układzie warszawskim, czyli przestała być państwem kategorii Ukrainy, a stała się państwem wówczas aspirującym do Unii Europejskiej i wówczas już znajdującym się w strefie wpływów amerykańskich. Jeżeli popatrzymy na świat jako na, na gry, gry światowe, jako strefy wpływów, no to, to było to ewidentne przejście z jednej strefy wpływów do drugiej. Aczkolwiek chcę przypomnieć, że traktat stanowiący z 1997 roku, w którym Rosja godziła się na przejście krajów Europy Środkowej. Do, do NATO mówił, że na terenie Polski nie będzie żadnych baz NATO. Cóż to instalacji natowskich, cóż to oznaczało? No, oznaczało to de facto, że nie będzie żołnierzy amerykańskich. No, to, się, to się zmieniło żołnierze 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich jest dzisiaj w Polsce. I no, w związku z tym Rosja ma oczywiście przekonanie, że jest to złamanie pewnych umów. No, ale z drugiej strony Ukraina też może mieć przekonanie, że złamanie, że zostało, wszystkie umowy dotyczące Ukrainy i jej oddania przez nią broni atomowej zostały złamane i została zaatakowana. Tak to jest z umowami. Póki za nimi nie stoi siła, to one są, no jak stoi za nimi siła, są coś warte. Jak siła za nimi nie stoi, Najlepiej militarna, no to są już tylko ściskiem papieru. No, tutaj mam przed oczami, znalazłem dzisiaj coś takiego. Zestawienie potencjału militarnego NATO i Rosji, sporządzone przez redakcję Tech Wirtualnej Polski. I to właśnie a propos głowic nuklearnych, tak to sobie wyciągnąłem, potencjału nuklearnego, o którym mówiłeś. No i tutaj mamy zestawienie, że Rosja ma w tym momencie 5977 głowic nuklearnych, ale NATO ma niewiele mniej, bo 5943 głowice mamy. Może wreszcie się nie będę zagłębiał, kto ma ile myśliwców, śmigłowców, i tak dalej. Ja, to, coś, to, to jest coś to, okropnego, bo oczywiście, jest... bo 1%, ba, 1 promil tego, tego potencjału wystarczyłby, żeby zniszczyć Polskę. I we wszystkich planach wojennych. Polska była takim miejscem, w które trzeba było nuklearnie zbombardować. Z jednego powodu przez Polskę przechodzą wszystkie szlaki komunikacyjne między Zachodem a Rosją więc jest to no, no mało, mało mało sympatyczne, ale, ale prawdziwe. Zresztą kilka lat, kilkanaście lat temu, Radosław Sikorski ujawnił przedstawił wówczas ujawnione dokumenty NATO. Z lat 80., i tam Polska była miejscem, miejscem które miało być zbombardowane nuklearnie. No, tak, to, tak to wygląda. Ja tylko mam nadzieję, że do tego, do tego nie dojdzie że uczestnictwo w NATO jest w mniejszym stopniu uczestnictwem militarnym, ze wszystkimi militarnymi zobowiązaniami, z tego powodu, że do wojny po prostu wielkiej, potężnej nie dojdzie. Chociaż o, o tym mam nadzieję, porozmawiamy w, w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast jest to raczej układ gospodarczo, dotyczący polityczno-gospodarczy, on pokazuje, w jakiej strefie wpływów, o tym już mówiliśmy, znajduje się dane państwo. I może jeszcze jedno zdanie powiem. Bo o, o czym powinniśmy pamiętać, w 1999 w roku Polska jest. jest miała, po, Obecność Polski w NATO miała kilku swoich ojców-założycieli. Ludzi, którzy najbardziej ku temu się przyczynili. I możemy ich bez problemów wyliczyć: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Jerzy Buzek, Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek, Minister Obrony Janusz Onyszkiewicz i ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Jerzy Koźmiński. Jest to. proszę. Zwrócić uwagę na te nazwiska. Buzek Solidarność, Geremek Onyszkiewicz Unia Wolności, no i Kwaśniewski Koźmiński, SLD. A przede wszystkim w tym SLD SZSP. Jest takie zdjęcie z roku 1980. Ono przedstawia ostatnią wizytę Edwarda Gierka, taką publiczną. Ono się odbyło w obozie SZSP na Lubelszczyźnie. I ono, to zdjęcie, przedstawia trzech mężczyzn, a w zasadzie jednego mężczyznę i dwóch chłopców. Tym mężczyzną jest Edward Gierek, a obok niego stoją działacze SZSP młodzi chłopcy. Jeden to jest Aleksander Kwaśniewski, drugi to jest. Jerzy Koźmiński. E, cóż potem się stało? E, to, to pokazuje jakby e, pewne e, Prozachodnie marzenia, tak to, tak to trzeba w skrócie wielkim nazwać, chłopaków i dziewczyn z, z, z ówczesnego SZSP, i, które, które tam się tliły i które zostały później, 20 lat później, z, zrealizowane. Bez, bez działań koźmińskiego, ambasadora koźmińskiego w Stanach Zjednoczonych, wejście Polski do NATO byłoby na pewno zdecydowanie trudniejsze albo nawet by, by, by nastąpiło wiele lat później, bo to on przełamywał, on prowadził gigantyczną akcję lobbyingową i on przełamywał wszelkie wątpliwości, które mieli amerykańscy politycy, amerykańscy senatorowie, bo, bo, bo nie była to decyzja prezydenta amerykańskiego, tylko była to decyzja całego kongresu. I tam trzeba było przełamać wszelkie wątpliwości i wyjaśnić. I, i oto fenomen. Człowiek z SZSP, prominentny działacz tamtej organizacji, jest głównym motorem wejścia Polski do NATO, i to pokazuje, jakby. Polskie społeczeństwo w pigułce. No, wszyscy od Buska, Geremka po, po, po Kwaśniewskiego i Koźmińskiego działali, by Polska przeskoczyła na tę zachodnią, zachodnią stronę. Tak to powinniśmy widzieć. A propos sojuszników i naszego kolejnego tematu, czyli wizyty dudy i Tuska w Białym Domu, mam jeszcze takie w kontekście tego, co mówisz, trochę naiwne pytanie od młodszego kolegi do odrobinkę starszego kolegi, no, bardziej doświadczonego starszego. życiowo. No, już sobie tak nie dodawaj. Um, Mianowicie myślę o czymś takim, na ile obecna sytuacja na świecie, gdzie gromadzi się dużo napięć, gdzie zaczynamy liczyć nawet na portalach technologicznych, ile mamy zbrojeń jako NATO, czy to ci w jakiś sposób przywodzi na myśl ten klimat taki zimnowojenny? Tak, tak. Ja pamiętam klimat, te wypowiedzi z lat 80., kiedy sekretarzem był Andropow. Który stawiał się Ameryce, i który groził, groził wojną, że Rosja będzie wielka i Rosja się nie podda. Ja, y Czasy lat 70. i 80., które ja, ja, ja pamiętam, były czasami, kiedy Rosja prezentowała się na Zachodzie jako imperium zła, ale również w Polsce jako imperium zła. To, to nie była miła Rosja, to była Rosja brutalna, która częściowo trochę nieobliczalna, tak nam się wydawało. Aczkolwiek polscy politycy, no, Wojciech Jaruzelski no, po, potrafił ocenić, gdzie, gdzie są granice rosyjskiego gadania, a zaczynają się granice rosyjskiej agresji. Yy, więc, yy, no i mówiło się na Zachód, jako na, na, na coś złego. To, to, to oczywiste. Ta propaganda zresztą antyzachodnia anty była no wszechogarniająca. Wtłaczano nam yy, Polakom do, do głów, że, że to jest, że Ameryka jest zła, a my jesteśmy tymi dobrymi. Tamci po drugiej stronie łaby. Uważali, że jest, że jest inaczej, że my jesteśmy imperium zła. Na, na, naprawdę bardzo bardzo się cieszę, że tamte czasy już odeszły i ba, mam taką szczerą nadzieję, że one już nigdy nie wrócą że Polska już zawsze będzie po tej, po tej zachodniej, zachodniej stronie a nie e, razem z e, radzieckimi towarzyszami, czy też wówczas, a, a dzisiaj z e, radzieckimi nacjonalistami, czy rosyjskimi nacjonalistami. Bo jeżeli szukamy, szukamy jakby określenia dla tego reżimu, który w Rosji panuje, no to przecież on nie ma nic wspólnego ani z socjalizmem, ani z komunizmem, ani z dawnym ustrojem. Jest to taki nacjonalistyczny reżim wręcz czarnej wręcz czarnej sodni. Wow. No skrajnie prawicowy na, na, na pewno. Zresztą to mówił, mówił przecież. Putin, że Bóg się opiekuje Rosją i, 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 i podpowiada, no więc no czego więcej oczekiwać. No dobrze, to jak jeszcze, wróćmy jeszcze do sojuszników. Z Rosji, z Rosji lecimy do Białego Domu, dokładniej to z Polski lecimy do, Polski do Białego, Białego. Domu. Cóż, jedni mówią, wizyta dość symboliczna, inni, że jednak po coś była, ale może za zamkniętymi drzwiami obydwaj panowie, czyli prezydent i premier Polski usłyszeli coś, czego nie podaje się jeszcze do wiadomości publicznej. To, co wiemy, Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce ponad 1700 rakiet za prawie 4 miliardy dolarów. Czyli to, co wiemy, to to, że znowu wydamy pieniądze na amerykański sprzęt. To, co jest ciekawe, to. Jedna z wypowiedzi Donalda Tuska po powrocie, w jakimś sensie to był główny cel mojej wizyty, mówił Tusk, potwierdzenie, że Ameryka nie zawaha się przyjść z pomocą Polsce, jeśli zostanie zaatakowana. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale potrzebowaliśmy takiej deklaracji, mówił premier. Problem w tym, tak jak ja to widzę, że to Donald Trump jest faworytem w drodze po fotel prezydencki, a nie Joe Biden, u którego byli obydwaj panowie, a Trump, jak wiadomo, całą sprawę wojny w Ukrainie to tak trochę na chłopski rozum traktuje. Taki chłopski rozum handlarza jajkami, nawet bym powiedział. Jemu się nie opłaca wspierać Ukrainy. To jest, to jest takie stwierdzenie Donalda Trumpa. No i ta jego wielka koncepcja dotycząca tego, że on w dobę skończy wojnę, oczywiście też dotyczy. Zasady follow the money, cashu, cash is king, po prostu on zakończy wojnę, bo nie będzie dawał kasy na nią. No tak, no. To, jest, to jest koncepcja Trumpa. Prawdopodobnie przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, niestety po raz drugi. Więc jeżeli kolej. Joe Biden mówi, że zaangażowanie USA w Polskę jest żelazne. No to, no to on to mówi, no, ale jego następca może powiedzieć, że coś innego ma na myśli i będzie robił to, co będzie chciał. To, to oczywiście zachowanie Trumpa i jego, jego słowa no, uczulają nas, by po prostu Ameryce nie wierzyć, że ona dzisiaj powie to, jutro powie tamto, że nie jest partnerem odpowiedzialnym. To, miejmy tego, jest silny, partnerem silnym, wielkim, ale pole wie, co, co, co no, to jest coś jak swego czasu Rosja, który mówiono, że Rosja jest wielkim niedźwiedziem i trzeba uważać, bo machnie łapą, niechcący nawet, ale albo, albo, albo po prostu dlatego, że e, e, za, dużo, za dużo ktoś tam wypił i, i jest kłopot. Więc to, to, to zachowanie Trumpa i w ogóle po prostu mi się nie, nie podoba. Pomijam jego poglądy polityczne, o tym możemy porozmawiać trochę później. Natomiast no, państwo musi być odpowiedzialne i stabilne. Jeżeli mówi coś, do czegoś się zobowiązuje, to powinno się do tego zobowiązywać. A jeżeli za, co cztery lata jest man manewr od ściany do ściany, no to, to nie możemy z kimś takim, kogoś takiego traktować poważnie. I poważnie się z nim wiązać. Ale bo... to czy właśnie nie, nie dlatego powstał niedawno koncept armii europejskiej? No na tak, pewno. Tak. Nie jesteśmy pewni, co Amerykanie zrobią tak. właśnie przez Trumpa? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie dlatego. Bo, no i, i proszę bardzo, Trump krzycząc na Unię, pochukując na Unię Europejską i państwa europejskie. De facto jest kontrskuteczny, kontr bo prowadzi do tego, że Europa no, przestaje liczyć na Stany Zjednoczone, więc sama zaczyna budować własne, własne polityczne konstrukcje i oddalać się od Stanów Zjednoczonych. No, od tego, bo, bo po prostu nie może na niego liczyć. No, więc to, to jest jakby rozum, rozum, rozum Trumpa. No ale jeszcze na jedno z, zwróć uwagę. Ta wizyta. Dudy i Trumpa, znaczy Dudy i Tuska w, w Białym Domu, była pierwszą wizytą Andrzeja Dudy u Bidena w Białym Domu. On nie był tam nigdy zapraszany. Dopiero teraz został. Dopiero teraz mu to się jest, udało. To jest bardzo słuszna obserwacja. To po pierwsze. Po drugie, on nie pojechał do Trumpa. Jego program wizyty nie przewiduje spotkań z Trumpem, a Trump się nie chciał zobaczyć z Dudą. Nie chciał. Trump się chciał zobaczyć z Orbanem. Powiedział, z Orbanem. że z Dudą się nie zobaczy. I się spotkał z Orbanem i no tu, 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 tu się buduje. Więc Duda jest tutaj w takim miejscu no, mało wygodnym dla niego politycznie, bo zaprzecza temu, tym, tym, tym swoim, swoim zachowaniem dzisiejszym czy, 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 czy obecnym, zaprzecza w pewnym stopniu tym, swo, zaprzecza swojemu zachowaniu sprzed, sprzed paru lat. Prawda? Nawet sprzed paru tygodni, kiedy mówił, że to problem Amerykanów, kogo wybiorą na prezydenta, o czym wspominaliśmy już w innym punkcie widzenia, a z drugiej strony, tak jak... jakby to ująć... Ja nie wierzę Dudzie, a Duda nie wierzy Ameryce, no bo pojawia się pytanie, co ten Duda z tym 3% PKB na a, obronność, no, okay. 3% PKB na obronność. I tutaj właśnie myślę sobie o tym tak, nie jesteśmy w NATO supermocarstwem, żeby pewien ton narzucać, więc jest to jakiś taki dziwny wyskok machania szabelką, co zresztą Polakom się czasem zdarza na arenie międzynarodowej weźmy słowa marszałka Hołowni o Putinie chociażby więc to nie jest osobny przypadek a było ich więcej ale już wracając no, te 3% PKB to myślę, że się mają przede wszystkim spotkać właśnie z taką aprobatą Trumpa. Trumpa, tak, tak. No, tylko że Trumpowi no, nie chodzi tylko o procenty PKB, tylko chodzi o to, żeby kupować amerykańskie uzbrojenie. No, to jest ten Co jego. Co też poczyniliśmy. Co też poczyniliśmy. To jest po pierwsze. Ale po drugie, o czym chyba nie powiedzieliśmy, a warto, warto o tym wspomnieć. Otóż w Stanach Zjednoczonych. Jest bardzo mocny pogląd. I on był zresztą bardzo mocny w 99 również, że Ameryka nie powinna angażować się w sprawy Europy Środkowej. Ona powinna patrzeć przede wszystkim na, na początku powinna rozmawiać z tymi najsilniejszymi. I sam pomysł dogadania się Ameryki z Rosją jest dla Ameryki, tak uważa wielu specjalistów i to uznanych, jest dla Ameryki bardziej korzystny niż dogadywanie się. Ameryki i budowanie tutaj z Państwami Europy Środkowej i dogadywanie się z nimi. Warto nawet, mówią, mówią oni, poświęcić Europę Środkową po to, by Rosja była tym sojusznikiem Ameryki no, z jednego powodu Chiny. Czyli to jest tak zwany odwrócony, odwrócony Kissinger. Otóż Henry Kissinger jako pojechał w latach 70. do Mao Tunga i wtedy powstał nieformalny sojusz amerykańsko-chiński. Przeciwko Rosji. On bardzo pomógł w walce Amerykanom, więc teraz jest taki, taki, taki koncept, by dogadać się z Rosją i tutaj, by stworzyć przeciwko Chinom taką przeciwwagę. Zwróć uwagę, to już przechodzę na tę wielką politykę taką globalną, ale jak Ameryka buduje łańcuszek sojuszników otaczających, otaczających Chiny, Japonia, Korea. Bazy na Filipinach. Wietnam, który jest dzisiaj wielkim sojusznikiem Ameryki, no nie z powodu miłości do Ameryki, tylko z powodu strachu przed, przed, przed Chinami. Indie, tutaj jest wielkie, 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 wielkie namawianie Indii, by, by udało ją się jakoś, jakoś przyciągnąć do tego obozu. No i Europa by, 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 i z Rosją by, te, by, te, by to zamknęły. Taka jest koncept, jest więc gdy Trump woła kasa, 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 to jednocześnie on ma w głowie inną wizję, inną wizję świata, innego głównego przeciwnika Ameryki, w imię dla, dla którego, dla walki z którym warto, warto poświęcić europejskie aktywa. No to prawda. Trump ma ogromną obsesję na punkcie Ameryki, co pokazał, Ameryki, Chin, co pokazał Chin. nieraz. Um, no i to on rozpoczął wo wojnę ekonomiczną yy, amerykańsko-chińską. Dokładnie, tak, dokład, e dokładnie on ją rozpoczął, to miałem na myśli. E, oczywiście. No dobrze, Robercie, wróćmy na nasze podwórko, e, bo chyba miałeś jakieś pytanie dla mnie, ale... Tak, jeszcze, miałem jeszcze, takie jeszcze, pytanie. Jeszcze, ale jeszcze, jeszcze ci ciekawostkę powiem, słuchaj, jedną. Wiesz, że wczoraj e, e, padł milion w milionerach? No to widzisz. No to teraz. To ty wiesz, wygrałeś? Nie, ja nie, nie. wygrałem, to już wiesz. Siedzielibyśmy teraz na drinkach, tak, a, a, nie, a nie przy podcaście w redakcji. No dobra, nie mówcie państwo redaktorowi naczelnemu, że to powiedziałem. To chciałeś mnie o coś zapytać. Zdaje Chciałem się tak. cię zapytać o to, jak zareagowałeś po wpisie Anny Marii Żukowskiej dotyczącej chołowni, kiedy ona no, tam po prostu mu na wymyślała. No, językiem karczemnym. I teraz ona się tłumaczy oczywiście, że jest zła, sfrustrowana i w gniewie. No, no, taki stan każdy z nas jest zły, są momenty, kiedy każdy z nas jest zły, sfrustrowany i w gniewie. Nie zawsze to się kończy językiem karczemnym, a raczej przeważnie się nie kończy językiem karczemnym. I chciałem zapytać się, jak. jak ty na to reagujesz, na jej wpis, na, 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 na to wszystko, co, 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 co ona robi. Czy to ci się podoba, czy, czy, czy też nie? To ja tutaj może rozróżnię dwie kwestie, zaczynając od początku twojego pytania. Przede wszystkim nic nie myślałem a propos tego wpisu, ale spodziewałem się, że wreszcie ktoś mnie o to zapyta. Um, co mogę powiedzieć? No, tutaj trzeba wprowadzić właśnie rozróżnienie. Mianowicie takie, że oczywiście złym i sfrustrowanym można być, a nawet takie wpisy popełniać. Nie mam nic przeciwko, ale jest jeszcze różnica w wyrażaniu pewnego poglądu. I tutaj będę bronił, że budujemy się od lat w sieci, na przykład jako osoby publiczne. I taką osobą publiczną jest. Pani Żukowska, więc no albo wyrażamy pogląd prywatny, no ale to chyba nie na Twitterze w takim razie, szczególnie zwracając się do innego polityka. No i kiedy mówimy, o tym, że, że, że to, to ta nasza taka subiektywna frustracja i tak dalej. No, no to może w prywatnej rozmowie. Ale chodzi mi, chodzi, mi, chodzi mi o to, że jeśli jesteś zawodowo politykiem, no to chyba trzeba trzymać jakiś poziom. To tak, 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 tak po prostu trzeba trzymać jakiś poziom. Jakby można. Powiedzieć pewne rzeczy inaczej, można je złożyć, i tak dalej. Rzucanie wypiekiem we wszystkich, a propos każdej sytuacji związanej z aborcją, no to tak, no można było tego hołownie wypunktować, po prostu. Można go było parokrotnie wypunktować. Szczególnie, że Twitter teraz jeszcze jak się ma takie konto premium, czy tam X, teraz to się nazywa, z takim niebieskim znaczkiem, to tam można dużo więcej napisać um, i można się trochę pospierać, więc no, frustracja frustracją, ale chyba jednak jak pełnimy urząd i ogólnie jakąś funkcję, szczególnie społeczną, to, to wymaga się od nas jednak pewnej merytoryki um, i jakby no, nie mam nic przeciwko i rozumiem frustrację, bo uważam, że kwestia um, aborcji powinna zostać po prostu rozwiązana raz, dobrze i to tak jak zrobiono to ostatnio we Francji, czyli po prostu prawo do aborcji powinno zostać wpisane w konstytucję. To jest mój osobisty pogląd na tę sytuację, ale podkreślę tylko Państwu, że za takim rozwiązaniem głosowały nawet środowiska skrajnie prawicowe we Francji. I tyle. No ja pamiętam, jak Rita Zizmut, to, to już jest przykład niemiecki. Nie dziwię się na pewno Żukowskiej, przepraszam Cię, tak. czy, tylko, tylko Ci dopowiem, nie dziwię się na pewno Żukowskiej, że się sfrustrowała, bo rucha Michałowni, który po prostu tam kręci dosyć mocno i narzuca pewien światopogląd, oczywiście w swoich ruchach politycznych, ale to tyle, ale to zawsze można po prostu mu wypunktować, niekoniecznie rzucać słowem na w. No. Dokładnie. Ono się już trochę przejadło. W, w, na zachodzie Europy takie wybitne polityczki chadeckie, jak Rita Zizmut, która była przewodniczącym Bundestagu, czy Simone Weil, to jest Franc z Francji, były za prawem kobiet do aborcji i bardzo mocno za to i głosowały, bardzo mocno o to walczyły. A były związane z chadecją, czyli no, z, z dzisiaj, no, jak popatrzeć to w, w, na w polskich warunkach właśnie z tym, co, co chce zbudować Hołownia. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że są różne kategorie polityków. Politycy poważni, politycy krzykacze, politycy z przypadku i etc. etc. Jeżeli. Sezonowe ciekawostki. Sezonowe ja ciekawostki. Jest. Jeżeli pani Żukowska jest szefową klubu, czyli aspiruje do grona polityków poważnych, polityk poważny nie przeklina, nie bluzga, nie jest, może być zły, sfrustrowany w gniewie, ale potrafi zachować no, pewną powagę i po, powagę swojego stanowiska. A nie zachowywać się no, w sposób no, no, prymitywny, no bo tak, to, tak, tak to trzeba, trzeba nazwać, i to jest to określenie, określenie delikatne. Więc e, pani Żukowska tymi swoimi wpisami no, sprowadza się do, do pozycji posła Tarczyńskiego. Czy europosła Tarczyńskiego, no tych, tych wszystkich pisowskich bluzgaczy, których, 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 którzy nam się nie podobali. Sama się do tego poziomu sprowadza. Nikt jej do tego nie zmusza i nikt tutaj mogłaby mogłaby chołownie, a jego wpis oceniam skandalicznie, bo do sprawy aborcji trzeba podejść spokojnie i cierpliwie, jest po prostu no, wpisem niemądrym, bezczelnym i, 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 i jączącym, no, ale, ale mogłaby ten wpis potraktować złośliwie inteligentnie, a nie z, z liścia. Taka, taka jest moja opinia. Rządło ironikuje bardziej niż valencijanci. Zdecydowanie, z liścia, zdecydowanie bardziej. No i no, ale jeszcze jest jeden element, z którym, o którym chciałbym z tobą przedyskutować. Otóż taki taki bluzk buduje też obraz całej partii, bo jeżeli liderzy danej partii tak się zachowują, no to czy można taką partię traktować Poważniej można się dziwić, że ona ma parę procent poparcia. Cisza. Gryzę się w język, wiesz? Chyba, że mam się nie gryźć w język. Rozmawialiśmy o wejściu Polski do NATO. Wówczas liderami lewicy byli Kwaśniewski. Koźmiński, Może wspomniany. inaczej, to, to właśnie odwołując się do tego, to kiedy ostatnio na Lewicy była poważna partia? No tak, no, no to, jest, to jest pytanie. No tak, ale partie też tworzą liderzy. Jeżeli liderzy zachowują się niepoważnie, no to oni odpychają od tej partii tak, ludzi. Tu się zgadzam. No więc, no cóż, możemy apelować w takim razie do liderów Lewicy. Jeżeli chcecie być poważną partią, to zachowujcie się poważnie. No od tego to się wszystko zaczyna. I to, drodzy liderzy Lewicy i Państwo, był inny punkt widzenia. Program Tygodnika Przegląd, w którym Omawiamy najnowsze wydarzenia. Zapraszamy do kiosków i na naszą stronę internetową tygodnikprzegląd.pl, gdzie można wykupić dostęp do e-prenumeraty i naszego obszernego archiwum. Z państwem i ze mną rozmawiał Robert Walenciak, ja nazywam się Kornel Wawrzyniak i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia, dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy.